Halo, halo, tu surowe radio nadajemy dla Was z Marek. Z tej strony Agnieszka Cholewiak-Guralczyk i Katarzyna Towalewska. A w tle można było słyszeć Julkę, której się coś nie podoba, jak to Julce. Także witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj opowiemy nawet coś wesołego i dobrego. Ci z Was, którzy nas śledzą na Facebooku na Surowych Kotkach, pewnie już widzieli, że bulinek, który tutaj odpowiada w tle ma Zdrowe serduszko po trzech miesiącach e, odpowiedniego żywienia, życia w domku z nami. Bulinek jest kotkiem, który ma zdrowe serce i odzyskuje do tego wzrok. Przez to stał się teraz kocim dzieckiem, które gania każdy dzień papierek, wszystko co zobaczy i wszystko jest teraz zabawą. Jest wspaniałe i ciekawe, także e, miał być stary kotek na to życie z milionem chorób, a jest zdrowy e, młodzieniaszek, który szaleje i bryka i roznosi chałupę, więc to jest na pewno dobra wiadomość. I się bardzo cieszymy, że udało się. Cieszymy się z Kasią. Wy pewnie też. Cieszymy się bardzo, że udało się to jego serduszko wyprowadzić na prostą. Bulinku, ty też się cieszysz, prawda? Chodzisz i miał, tak? Bo chodź, może powiesz coś do mikrofonu, co. Tak, miał powiesz. Do swoich fanów. Może potem, tak? Pogadasz z nimi? No, zobaczymy. Myślę, że pogada, ale jeszcze nie teraz. Musicie chwilkę poczekać i zasłużyć na bulinkowe e, rozmowy. E, co później jeszcze mamy w naszym programie? Zaraz opowiem Wam o witaminie B6, a później Kasia opowie o nefrokrilu. Ach, myślałam, że powiesz. <laughs> powiesz to tak jak zawsze. Liczę. Bo Kasia mówi na to nekrofil. Także jak Wy też nie możecie zapamiętać nazwy tego środka, tego preparatu, to teraz na pewno będzie Wam się jeszcze bardziej mieszało po tym, po tym moim stwierdzeniu. Także na sam koniec zostawiamy też, zrobimy sobie same z Kasią do no, mojego artykułu z, Goze z Gazety Wyborczej, <laughs> gdzie czytamy super <laughs> ciekawe komentarze. Jak to jestem immecylem, który nie zda się na kotach, bo kot przecież musi wychodzić, musi pić mleczko i dopiero wtedy jest szczęśliwy. I kto to widział dawać kotu mięso, skoro myszy są pełne zboża? Także słuchajcie całego odcinka, bo będzie się tutaj dużo działo. Właśnie patrzymy z Kasią, co robi bulinek, który wspina się po szafce w celu bliżej niezbadanym. Dobra, czas na witaminę B6, czyli pirydoksynę. Wspaniałe słowo. Kasia je bardzo lubi, umie mówić szybko. ja za to umiem... redoksyna. Ja umiem za to to na N, Kasiu. Nefroclin. Też umiem. Ej, no widzisz Kasia, jak ty się błyskawicznie uczysz strasznych słów. Dobra, jest to bardzo ważna witamina. Jest to witamina rozpuszczalna w wodzie. Jest wchłaniana z przewodu pokarmowego do krwioobiegu. Dostarczamy ją naszemu organizmowi wraz z pokarmem. Tak, Bulinku, chodź, opowiesz im o witaminie B. Lubisz witaminę B, Bulinku? Be jak bulin. Dlatego omawiamy witaminy z grupy B. Witamina B6 jest czynnikiem, który inicjuje i kontroluje ponad 100 enzymów, a enzymy te mają wpływ na przebieg wielu kluczowych reakcji biochemicznych. Także ta witamina jest bardzo ważna. i Jak sami komponujecie diety dla Waszych kotów, dla Waszych psów, no i oczywiście dla siebie, to powinniście dbać o odpowiedni udział w diecie. Odpowiada chociażby za to, żeby odpowiednio się przyswajał magnez. Także to jest bardzo ważna sprawa. Odpowiada też za przemianę aminokwasów. Syntezy białek oraz kwasów nukleinowych, które są nam niezbędne do prawidłowe, prawidłowego wzrostu i rozwoju. <laughs> Bóliś nad dzień po prostu na maksa rozpraszam. Także to będzie bardzo zabawny odcinek. E, pomaga też przy produkcji przeciwciał, do których należy odporność organizmu. Także pamiętajcie mm, o tej witaminie, nie zaniedbujcie jej, bo zawsze jest duży nacisk na witaminę B12 i na kwas foliowy, a tak naprawdę niewiele mówi się o pozostałych witaminach, gdzie znajdziemy witaminę B6 y, w tych formach, które są oczywiście dla naszych zwierzaków, tak? bo nie będziemy ich karmić. Mm, Pełnoziarni z tym pieczywem czy brązowym ryżem, bo to nie jest dla nich okej. Okay. Kasiu, może jednak? Kasiu, może ja Tobie zrobię ryżu. Może Chińczyka sobie potem zamówimy. Może być. <noise> Także jeżeli chodzi o mięsne źródła, no to wątroba będzie dobrym źródłem, szczególnie taka wątroba wołowa. Oczywiście jajka, drożdże nasze, które używamy do barwa, czyli te nieaktywne. Pamiętajcie o tym, żeby nie podawać drożdży żywych, bo może być to bardzo niebezpieczne dla Waszych zwierzaków. Nie będziecie też podawać mleka ani jogurtów, ale jeżeli sami spożywacie to, też dla Was jako ludzi będzie to źródłem witaminy B6. No i co się dzieje, jeżeli nie wprowadzacie odpowiedniej ilości tej witaminy do organizmu waszego albo kociego lub psiego? Jest to rzadka sytuacja, bo tej witaminy jest dość sporo w tych produktach, dość sporo w diecie. Ale jeżeli z jakiegoś powodu nie macie jej odpowiedniego poziomu, to może dochodzić do obniżenia odporności, wtedy są częstsze infekcje, a może pojawić się niedokrwistość, zaburzenia snu, problemy z koncentracją. Osoba, kot, pies może być bardziej nerwowy, mieć pogorszony nastrój, mogą się też pojawić zmiany skórne, takie jak łuszczenie, łupież. Wypadanie sierści, wypadanie włosów. Także jest to bardzo niebezpieczna sytuacja. Jeżeli chodzi o nadmiar, to też jest ciężka sprawa. Musielibyście zwierzakom podawać tak naprawdę suplementy z dużą ilością. Witaminy B6, żeby do tego doprowadzić, ale jest to też niebezpieczne. Można doprowadzić do zbrodnienia tkanki nerwowej, problemów z koordynacją ruchową, e, ciągłego uczucia chłodu u zwierzaka, który Wam nie powie, że hmm, przesadziliście trochę z tymi suplementami. Także zawsze pamiętajcie, żeby e, dbać o odpowiednią ilość w diecie. Uczucie mrowienia kończyn, słabość mięśni, zwierzak będzie gorzej się poruszał, e, no i dojdzie też do zaburzeń tą gospodarką, aminokwasami. Także bardzo ważna witamina, gdzie nie możecie doprowadzać ani do nadmiarów, ani do niedoborów. Kasia się zapatrzyła na Bulinka, który siedzi naprzeciwko nas i po prostu uroczo się myje swoim języczkiem. On chyba bardzo chce być gwiazdą, więcej chce do nas mówić, opowiadać. Także mam nadzieję, że nauczymy go, żeby na początek naszych nagrań robił wspaniałe miałki. Także to byłoby. To będzie dobre. taki dżingiel. Tak, dżingiel miałkowy, tak. bulinkowy. Oczywiście na żywo. Tak jak Wam mówiłyśmy z Kasią wielokrotnie. Nasze odcinki są zawsze na żywo, bez powtórek, bez dubli. Jak powiemy coś głupiego, to powiemy, sprostujemy i już nic się nie dzieje. Także słuchajcie nas bez zupełnie spiny. A propos występów na żywo, to nie wiem, czy oglądaliście mnie dzisiaj w Dzień Dobry TVN. Jeżeli nie, to pewnie w internecie można gdzieś znaleźć nagranie. Robiliśmy barwa dla kotów na żywo. Tak, w telewizji dostępnej wszędzie. No, widzicie, w Polsce. do czego to doszło? No, barw w telewizji. Także Mięso. Jest dobrze. Wcale nie jakieś chrupki czy inne rzeczy, ale zdrowe rzeczy były pokazane, więc super. Bo to jest też przez was przez to, że słuchacie, chcecie, barfujecie i w końcu widzą media, że to jest temat, o którym warto więcej mówić, bo są odbiorcy tego tematu. No. Tak. I fajne jest to, że można było, że żeby też pokazywać, nie tylko mówić o barwie, ale też pokazywać, bo wydaje mi się, że wielu opiekunów jest trochę przerażonych tym, jak to wizualnie może wyglądać. No Barw nie jest taki straszny. No. no, mięso po prostu. Mięso z suplementami, no, wygląda to lepiej niż kocia karma, a na pewno nie śmierdzi, tak jak kocia Oj, karma. Tam. Aż mi się zrobiło niedobrze na wspomnienie zapachu kociej karmy. O Boże! Wybaczcie mi, ale naprawdę, jak o tym myślę, o tych niektórych zapachach, to mnie naciąga na mdłości. Jest niewiele karm, których zapach jestem w stanie znieść bez krzywienia się. Ale większość niestety po prostu strasznie śmierdzi. Także jeżeli wam też to przeszkadza, to droga barfa będzie dla was, chociaż co wrażliwsi mogą marudzić na zapach hemoglobiny, ale możecie tak zrobić przepis, że ona w ogóle nie będzie potrzebna. Także pamiętajcie o tym. Tak, ja y, tak właśnie robię przepisy, bo dla mnie największym problemem, jeśli chodzi o barfa, było. Po pierwsze nauczanie się czym się różni udo od podudzia itd. A drugim problemem był właśnie zapach hemoglobiny, mnie po prostu odrzucał i jak rozkminiłam, że można robić przepis tak, żeby hemoglobinę nie dodawać, to zaczęło się moje drugie lepsze barfowe życie. Mhm. Okej, okay. czy ja już mogę mówić o e, tak, jedź z tymi nekrofilami, tym czymś na n. n no, o co chodzi z tym czymś nekrofile, na nekrofile, nekrofile. Dobra już. mi się dowcip o Jasiu i nefrokril. Nefrokril. Pisze doskonale. Dowcip o Jasiu i nekrokril, bo nie znam. To nie jest dowcip, który można powiedzieć A na możemy życiu. im dać w linku, żebyś wygo wygooglowała, nie. czy nas zbłonują? Nie, nie. Dobra, to nie. musicie sobie sami wygooglać. Ja też tego dowcipu tak. nie znam. Jak Ale to... ostrzegam, to jest bardzo czarny humor i jeśli Wam się wydaje, że lubicie czarny humor, to może być i tak za bardzo czarny. No dobrze. Nie, czy możemy to wyciąć? Nie Dobra. możemy, okay. poszło już. O co chodzi z, z nefroklilem i <laughs> dietą nerkową psa, którą w tym tygodniu modyfikowałam? Otóż dieta była od dietetyka. Oczywiście nazwiska nie podamy. I chodzi tutaj o to, że pies nerkowy w kryzysie nerkowym poważnym dość dostał dietę opartą m.in. o, o dużej ilości kwasów omega z dodatkiem błonnika. Oczywiście niskie białko. O tym, jakie to było białko, jeszcze później powiem. Zapytałam opiekunki, już poza tą dietą, czy pies dostaje jakieś leki. I opiekunka powiedziała, że tak, był nefrokryl od dwóch lat podawany, bo pies został zdiagnozowany dwa lata temu. Natomiast na ten moment został odstawiony na zalecenie dietetyka. Ponieważ w diecie została zwiększona ilość kwasów omega, została zwiększona ilość błonnika i dzięki temu poziom mocznika zostanie obniżony, dlatego nefrokril nie jest już potrzebny. No i w czym jest problem? W tym, że nefrokril jest wyłapywaczem fosforu. Czyli mówiąc w największym skrócie, opiekunowie kotów nerkowych doskonale wiedzą o co chodzi. W diecie kota nerkowego obniżamy jak tylko da się psa i kota, oczywiście, obniżamy ilość fosforu jak tylko się da. Natomiast w pewnym momencie, zazwyczaj, ten wyłapywacz jest potrzebny po to, żeby poziom fosforu we krwi był jak najniższy. I za to właśnie odpowiada nefrokril. Albo są też inne środki, albo oczywiście pamiętacie, tak. że to nie jest jedyna rzecz i zawsze stosowanie musicie omówić z waszym tak. lekarzem. Nie myście sobie, że możecie sobie jeść i kupić i podawać. Tak się nie robi. Od I razu i musimy tak, tak Kasia, jest. Nie? No i tak było w tym przypadku. To był e, został zalecony przez e, lekarza, nefrologa. Natomiast e, dietetyk uznał, że może sobie m, dysponować. M, tym, co pies dostaje, i zarządził, że nie jest on potrzebny, ponieważ totalnie pomyliło mu się wszystko. Pomylił mu się po, po poziom fosforu z poziomem mocznika. Nie uznał, że skoro poziom mocznika obniżają kwasy omega-3, co też, to też no, jest... umówmy się, no jak. To nie o to tu chodzi. Yy, także. Nie, to, tak to nie działa. Uznał, że skoro są kwasy omega-3, mocznik się obniży, to nie wiem, obniży się też fosfor, czy, czy on po prostu pomylił fosfor z mocznikiem, jeszcze ja że mówiąc, nie wiem jaki A był. Czy diecie był poziom fosforu określony? Był. Okay. No, był niski, ale to też później będzie dlaczego on był niski? Uh -huh. Był bardzo niski, bo tam był głównie ryż. No fajnie. Tak, tak. Natomiast yy, no tutaj dietetyk wykazał się yy, dosyć marną wiedzą na temat tego, na czym polega choroba nerek, bo, no tak jak mówię, no zakładając, że, yy, że obniżamy mocznik. Yy, nie, naprawdę nie wiem, jaki był ciąg logiczny, yy, który doprowadził do tego, że dietetyk. Pewnie tam u, nie było z, no, żadnego ciągu. No, jakiś musiał być, no. No nie oświeciło. Naka żaróweczka nie, nie pyknęła nagle, nie? Chyba. No, nie wiem. Ja w koniu to na nie spadło na głowę. ok Do czego dążę? Do tego, że jeżeli mamy pacjenta chorego, pacjent dostaje jakieś, czy lekier na receptę, czy cokolwiek, co zalecił lekarz, to dietetyk nie może sobie mówić: O nie, dobra, ok, układam taką super dietę, że można to wszystko wywalić na śmietnik. Mhm. Tak się nie robi i tak absolutnie się nie powinno robić. Um, może napisać do swojego właśnie. pacjenta w zaleceniach, aby omówić z lekarzem podawanie danego preparatu, tak. ponieważ będzie się dublował, bo w diecie jest preparat X który jest tam niezbędny i parametry wyglądają tak i tak. ja tak robię, Kasia tak robi, lekarz sobie wszystko analizuje i myśli, a rzeczywiście zróbmy tak albo nie, bo tutaj musimy coś tam zrobić jeszcze innego. Także no musicie uważać na takie rzeczy, jak korzystacie z usług dietetyków, bo niestety przeze mnie, przez Kasię, wielu osobom się zaczęło wydawać, że oni są super mądrzy i mogą układać diety, bo skończyli jakiś kurs, co to tam było, bo sprawdzaliśmy tą osobę dziwną, Fitoterapii albo czegoś równie dziwnego, tak, pamiętam już to Kasia. I tak. wtedy są wspaniałym specjalistą, który magicznie, holistycznie podejdzie do waszego zwierzaka, bla bla bla, dużo bełkotu na stronie, mało treści, e, która miałaby jakikolwiek sens. Także uważajcie na takie przekazy reklamowe, bo to nie jest nic fajnego. Analizujcie niestety wychodzi na to, że jak ze wszystkim z dietą też musicie liznąć podstaw, żeby wiedzieć, czy to, co jest układane dla Waszych zwierząt, jest bezpieczne. Okej okay, i jeszcze jedna taka sprawa, bo może być tak, że rzeczywiście, no powiedzmy leczenie wdrożone przez lekarza, no, może nie być odpowiednie. Optymalne. Optymalne, tak. Ale w takiej sytuacji nie robimy czegoś takiego, że odstawiamy zupełnie to, co on, to co on zalecił. W takiej sytuacji najlepiej po prostu się skonsultować z innym lekarzem, ze specjalistą. No to nie jest nic złego, że, że szukamy drugiej opinii. Mhm. To jest zupełnie normalna rzecz. No, pomyślmy o tym, że lekarz internista mając na głowie wszystkie możliwe choroby psiego i kociego świata może nie być specjalistą w określonej chorobie. Tak? To już Więc, się nawet nie da. No to nie, da nie te się. czasy, co kiedyś można było tak robić. Nie wiem, 50 lat temu. Teraz nie ma takiej w ogóle możliwości. Pamiętajcie też, że jak macie jakieś wątpliwości, no to do swojego lekarza przede wszystkim się z nimi zgłoście. Jeżeli lekarz wam mówi, że powinniście iść do specjalisty, no to posłuchajcie go. tak? Tak powinniście działać. Tak, no tutaj problemem było to, że być może komuś wydawało się, że jeżeli jest węglan wapnia w barwie, że jeżeli poziom fosforu w barfie jest niski, no to ten wyłapywacz nie jest już potrzebny. Natomiast no nie zawsze tak jest, że to wystarczy. Także jeżeli coś zalecił lekarz, to nie odstawiamy sobie tego tak hopsiup, tylko dlatego, że nam się wydaje, że to jest niepotrzebne. Dokładnie tak. tak. Także miałeś jeszcze jakichś fajnych pacjentów Kasia, coś dobrego się wydarzyło. Opowiedz, ja miałam... opowiedz o tym Jorczku o którym ciągle opowiadasz, A, bo, bo tak. aż się rozpromieniasz cała tak, za każdym tak, razem. Tak, jak bo mówisz. był mnie y, y, maleńki Jorczek, w zasadzie Jorczka. Ale nie, nie baby, tylko maleńki. Tylko maleńki masowo, malenki masowo y, dużo w swoim życiu przeszedł, bo miał kilka operacji. Teraz miał usuniętą śledzionę. Macewnik chodzi w pieluszce. No niestety jest, jest dosyć chudziutki, ale będziemy nad tym pracować. i Nad masą mięśniową też będziemy pracować. Według lekarzy nie, Sunia miała przeżyć maksymalnie 7 lat. Z, z tymi problemami zdrowotnymi, natomiast jej się dożyło już do 14, i myślę, że kolejne 7 to ona bardzo chętnie na barwie jeszcze sobie pożyje. Jej to było naprawdę urocze, bo piesek z, no, z niedowładem, który ma problemy z chodzeniem, jak dostał smaczka, to okazało się, że ma w nosie swoje problemy z chodzeniem. Mm. No po prostu na zmianę albo sobie spacerował, wędrował po gabinecie, a zaraz potem przychodził po kolejnego smaczka. No i dostawał smaczka i dalej sobie wędrował. Mhm. Także bardzo, bardzo naprawdę dzielny piesek. Ja w tym tygodniu miałam w zasadzie na zmianę albo właśnie pieski chore, które wymagają przytycia, albo pieski na, na odchudzanie. Także tak na zmianę. Plus... Zalew kotów z nadczynnością tarczycy. Mm, to jest ostatnia tak. plaga, więc powtarzamy się kolejny raz w kolejnym odcinku, błagamy sprawdzajcie tarczycę u Waszych zwierzaków. Raz do roku warto to robić. To już nie jest tak, że kiedyś sprawdzało się tylko u zwierząt powyżej pewnego wieku tak zwanej geriatrii seniorów. Nie, uważam, że przy tym, co się dzieje ze zwierzakami, to jeżeli są jakieś nietypowe objawy, coś się dzieje, zróbcie też te badania tarczycy. tak Cały panel, żeby zobaczyć co tam ze zwierzakiem się dzieje? Kto tam rozrabia z tyłu, to Julka. Czy Jula razem. się teraz myje? Tak. tak, bo my tutaj mamy dwa tak. biało-czarne potwory, tak. tak. E, no to Kasia, teraz czas na miłą część. Tak, będziemy się roastować. Przeczytam Ci komentarz do mojego artykułu. A ja będę to komentować? E, tak, powiesz Kośu, o co o tym myślisz. To, <grym> Może nie? Możesz to bardzo obśmiewać. Wybierzemy kilka co ciekawszych komentarzy. Też będę się pewnie, nie będę się mogła pewnie powstrzymać od <grym> mówienia czegoś, co o tym myślę. Także bardzo nie pozdrawiamy hejterów. Jesteście, jak to pan Żulczyk mówi, osobami na D, bo to słowo jest teraz jak najbardziej na czasie. Na wszelki wypadek go nie używamy, żeby nie dostać pana na naszym wspaniałym e, kanale. Po prostu to, co się tutaj dzieje w komentarzach, dostaniecie zresztą link. Mm, na YouTube będzie link do kliknięcia, możecie sobie wejść, poczytać. To jest festiwal z idiocenia, nawet nie wiem jak to inaczej nazwać ludzi, którzy nie powinni moim zdaniem mieć zwierząt, a na pewno nie powinni się o nich wypowiadać, bo nie wiedzą o nich nic. Zaczniemy od mojego ulubionego komentarza. Pani techniczka weterynarki, tak zwany dietetyk, nie wie, że w naturze koty zjadają całe gryzonie, całe z kapslokiem, także już jest grubo, w tym już <laughs> żołądki wypełniane resztkami roślinnymi. Natomiast Natomiast karma barw, co to jest karma barw? To wyłącznie mięcho, nieprawda, które trzeba suplementować, trzeba jest kapstokiem, mam nadzieję, że ładnie to podkreślam, bo inaczej kot szybko będzie miał niedobory. Poza tym w naturze koty podgryzają sobie trawę i rośliny. Mam dalej, Kasia, Dobrze, że jej nie miękasz? palą. Mam dwa koty. Jeden nie przepada za mokrą karmą, gardzi surowizną, wzięty z działek i pewnie dokarmiony suchą od początku. Drugi zdecydowanie woli mokrą. Chętnie ją je i żebrze o surowe mięso, kiedy tłukę kotlety. Też znajda, ale wyrzucony został z domu przed pierwszym urlopem najwyraźniej, bo było to w sierpniu. Kot miał około roku i był już wykastrowany, i widocznie był tak wychowany na mokrej karmie. Schemat karmienia u mnie jest taki, że sucha karma jest dostępna cały czas, a jeden posiłek jest mokry. Koty nie są grube. 5,5-6 kg dla kastrata to nie jest dużo. Koty nie wiszą na lodówce. Z nerkami problem miał kot od karmy mokrej, i nigdy ten drugi. Problemy zaczęły się po przejściu na karmę mokrą, wybitnie mięsną, wysokobiałkową, polecaną na tak zwanych dobrych forach. W podobnej retoryce, jak robi to pani Tech Wet. I dietetyk w cudzysłowie. No faktycznie. Kot rzucił się początkowo na tę karmę. Po pół roku gdzieś trafiliśmy do weta, diagnoza nerki i od tej chwili dieta, czyli karma niskobiałkowa. Dla wiedzy pani dietetyk, mokra karma niskobiałkowa też istnieje. Nie wiem, o co pani dietetyk o sobie. Podejrzewałaby Pani, że jest coś takiego jak niskobiałkowa karma mokra? Czy ja w ogóle w tym artykule mówiłam coś na takie tematy i w ogóle co to za jakaś faza z tym białkiem znowu przy nerkach? Te, dobra, nie mówimy brzydkich słów, nawet nie wiedzą, jakie powinny być poziomy białka w diecie. Mało kto to wie. Interesuje mnie też sprawa koty, nie są grube, 5,5-6 kg dla kastrata. Poprosimy zdjęcia. Dokładnie, bo to jest dużo dla kastrata. Kota zwykłego dachowca, tak? To są spore kocury, to brytki są takie. 6 kg kota. Ile waży Czarosław? 5 w tym momencie. No, Julka waży 4,5, Buliś waży 4,7. No, hmm. Coś nam się tu wydaje, że ktoś ciemnia i koloryzuje, ale najciekawsze na koniec, czyli całe gryzonie, które mają żołądki wypełniane resztkami roślinnymi. Co jedzą gryzonie? Owady podgryzają sobie korzonki, a ich żołądek takiej myszki. Zrobiłam sekcję zwłok, muszę odszukać te zdjęcia i wam wrzucę, bo nie chcę mi się robić tego drugi raz. To mi trzy godziny zajęło z życia, więc wystarczy. Ja ci w tym na pewno nie pomogę. Ech. Jakby co? Dlaczego nie? Zawsze mi we wszystkim pomagasz. Gryzonie. Ale to no będzie mniejsza, nie szczur, już no, nie tragicznie. Ale ma sierść i ogon. Ech. Dobrze, znajdę te zdjęcia, wrzucimy. W każdym razie do brzegu. 4% tej biednej myszy stanowił żołądek. Tak. No. A yy, dokładną ilość węglowodanów w myszy policzono dokładnie 10 lat temu. Dziś znalazłam ten artykuł, okazuje się, że mamy jubileusz dziesięciolecie. Wow. Z moi drodzy, w myszy węglowodany stanowią całe 8%, z czego połowa to jest glikogen w mięśniach. Koniec tematu po prostu. I pamiętajcie też, że ta mysz nie mieszka w spichlerzu, chyba, że wasz kot, nie wiem, biega koło spichlerzy, żeby jeść tam zboże i tego typu rzeczy. Kolejna rzecz, jak cokolwiek ma w brzuchu, to jest nadtrawiona już treść pokarmowań. Co to za jakieś opowieści o kotach żywiących się roślinnymi treściami? Do tego jeszcze podgryzają sobie trawę i rośliny. No tak, aby się odkłaczać i to tyle. To nie jest dla nich źródłem pokarmu. Także głupoty i przekłamania, hmm, ale to oczywiście ja się nie znam, Kasia się nie zna, zna tak. się pan pani Mawa Jeden. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, tak. Pozdrawiamy też y, Czesań, tego, pozdrawiamy kto... Pozdrawiamy środkowym palcem. Nie, ja pozdrawiam też osobę, która y, y, jest autorem tej teorii o myszach napchanych zbożem. A, tak. Tak, tak. tak. Tą osobę też, tą dwoma tak, palcami. tak. Bo to jest robienie wody z mózgu opiekunom, którzy wierzą w takie brednie i potem wybierają niewłaściwe karmy dla zwierzaków. Tak? A pisanie o tym, że o Boże, kot na mokrej karmie się pochorował na nerki, też jest w ciągu, w, Dubai, pół roku. w ciągu pół roku jakąś głupotą totalną. Ciekawe, jak ten kot był badany, jak zadbany i co to niby za karma była. Tak? I czy ten kot był zadbany od początku, skoro został przejęty po kimś. Także nie czytajcie takich dziwnych miejsc. Dobrze, następne. O Boże Kasia, nie wiem co wybrać. A tak, zwróciłam uwagę, że jeżeli kotu zmienia się harmonogram picia wody, nagle zaczyna pić więcej, a to warto udać się do lekarza weterynarii, aby sprawdzić, czy nic się nie dzieje. I oczywiście ktoś się przyczepił. Jeden z moich kotów dużo pije, ale nie ma problemów z nerkami ani cukrzycy. Ma regularnie badaną krew, też tu mi pociąg jedzie, jeżeli tak jest. Drugi nie pije w ogóle i sama woda z mokrej karmy mu nie wystarczała. Wbrew temu, co mówi dietetyczka: trzeba mu dolewać wody do karmy. Poziom niezrozumienia słowa pisanego w ludzie jest ogromny. Nie ma problemu z nerkami. Poprosimy USG Nerek, poprosimy jonogram ym, i jeśli chodzi o cukrzycę, poprosimy fruktozaminę. Tak. Dziękujemy. Dużo pije. No to nigdy nie jest nic dobrego. Jeżeli kot dużo pije, to nie jest normalne. O Boże. Tak, kot ma je śmięso, bo taka jest najlepsza dieta dla niego. Ty nie masz śmięsa, bo piątki dla klimatu. No w sumie to jest całkiem spoko. A, rany. Tu o tupieniu kotków to już w ogóle jest straszne. Tak. O, to jest dobre. Tego szukałam. Ach, tak. Najlepiej przenieść na koty nasze ludzkie lęki. Trzymać zamknięte w domu i, żeby nie tyły, kupować im drogie zabawki. Ja w ogóle nic nie mówiłam o drogich zabawkach. Hello. I jeszcze troszkę harmy. No, generalnie najlepiej, jak kot jest jak pancia. Hodowany w chowie klatkowym nie jestem w chowie klatkowym pancia siedzi w klatce, w a w pracy a rusza się na pilatesie, chodzę na jogę ktoś tutaj zły wywiad zrobił a kot siedzi w klatce w domu a rusza się dzięki zabawkom hmm, ciekawe Kasia nie widzę, żeby tu jakieś koty w klatce były no właśnie, ani żeby się ruszały chyba, że zamykasz je w klatce, jak ja wychodzę zabawką baterię im wkładamy, one wtedy biegają, nie wiem że panci to szkodzi, pewnie nie wiem, czy komuś pilates szkodzi, raczej nie jeżeli ktoś uprawia Joga mi na pewno nie szkodzi, że kotu jeszcze bardziej. No ale laska trzyma pięć kotów w zamknięciu, więc o czym my w ogóle mówimy? Moje koty mają dwa osiadkowane balkony, które są naprawdę spore. Mają półeczki do skakania. A najlepsze jest to, że moje trzy dachowce to hmm, okazjonalnie ewentualnie wyjdą na balkon. Buliś za to nie wyjdzie wcale. Nawet jak ja wyjdę, to stoi przy balkonie i miałczy, że mam natychmiast wracać, bo jestem na niebezpiecznym dworze. To są koty, które żyły na ulicy, tak? Które przeżyły piekło i wiedzą, jak tam fajnie jest na zewnątrz. Czytamy dalej. Koty wychodziły i polowały od stuleci, ale dopiero od jakichś pięciu lat jest alarm, że Jezus Maria wyginął wszystkie ptaszki. No tak, wcześniej ludzie nie myśleli, nie? No, kiedyś też chodziło się do kowala wyrwać zęby, albo po prostu gniły w paszczy. Od i to pięciu tyle. lat? Przez kilkanaście lat posiadania kota i współpracy ze świetnymi weterynarzami, dopiero kutiwi kociarze z internetu zaczęli mi wmawiać, że tylko złe kocie matki wypuszczają kota. Tak, jesteś złą kocią matką i jesteś szalona, bo piszesz takie rzeczy to ode mnie jakoś weterynarze po świetnych uczelniach nie wspomnieli o tym ani razu, a pytałaś ich w ogóle do, to tak jakby iść do lekarza internisty, że boli nas gardło albo na szczepienie i zapytać i, i się dziwić, że lekarz nam nie powiedział, że powinniśmy częściej wyłazić z domu i spacerować, albo że powinniśmy coś innego robić, co jest naszą rutyną. Dlaczego ci ludzie oczekują? Znaczy, być może weterynarze nie są świadomi tego, yy, jakie spustoszenie sieją koty wychodzące, natomiast... Można było zapytać, czy na przykład mieli kiedyś kota z wypadku samochodowego albo takiego, co wypadł z balkonu, mógł opowiedzieć ze szczegółami hmm. albo pokazać rachunek, ile kosztuje leczenie takiego? No, kota. No, gdyby ktoś zapytał o to i się zainteresował, ale rozmowa, jakby w lecznicy dotyczy czegoś innego, pacjenta, jego stanu, badań i tyle. Jak ktoś nie porusza takich tematów, to dlaczego oczekują, że ktoś będzie go na ten temat edukował? Ktoś powinien sam odrobić lekcję i wiedzieć takie rzeczy, tak? No, ale wiadomo, szczęśliwym kotom na wolności nie można sprzedać żadnej z usług, którą pani oferuje, ani specjalnej diety. No tak, bo ja sprzedaję mięso. No, Kasia. Gdzie to mięso? Ani porad behawioralnych, ani zabawek, generalnie plus normalnej karmy, szczepienia, sterylizacji i odrobaczenia. Takie koty są bezkosztowe, więc rynkowi to nie smak. Nie ma czegoś takiego jak bezkosztowy kot. To jest idiotyzm w ogóle coś takiego sugerować. Każde zwierzę kosztuje yy, i to są wcale niemałe kwoty. Na samo wyżywienie yy, sporo poświęcamy pieniędzy, a żywienie akurat barfem jest tańsze w przypadku kotów i to znacznie tańsze, także nie nietrafione. Jeżeli chodzi o porady behawioralne, no to też mm, można samemu się edukować, dowiedzieć jak najwięcej, szukać rozwiązania, ale trzeba chcieć albo można poprosić kogoś o pomoc i wsparcie. A rozwiązanie problemu podnosi jakość życia kota, człowieka i zazwyczaj też ogranicza e, koszty, na przykład m, za zniszczone rzeczy, odznaczenia moczem i tego typu sprawy. Kasia, musimy szybciej kończyć, bo Julka już będzie chciała się z nami bardzo bawić, bo dostaje brykawki. Także no, widzicie, ja muszę się bawić z tymi kotami, nie tymi drogimi zabawkami, tylko my musimy z nimi, z Kasią brykać. Uwaga, dalej. E, co tutaj jeszcze mamy? Jakoś w Wielkiej Brytanii najsłynniejszym kotem jest kot premiera Lary, który wychodzi i wchodzi w centrum dużego miasta, jak mu się podoba. Jest to zdjęcie, jak mu policjanci otwierają drzwi, żeby wyszedł na Downing Street 10. No ale nasi eksperci, opłaceni przez firmy robiące akcesoria dla zwierząt, albo średnio rozgarnięci z natury, wiedzą lepiej. Nie opłacają mnie żadne firmy robiące akcesoria dla zwierząt. Co to w ogóle jest? Producenci e, siatek? Chciałam zauważyć Co też opłacają? jeszcze jedną rzecz. Pisanie takich komentarzy to właściwie jest y, łamanie prawa i o to opomówienie można na kogoś pozwać. Także nie jesteście anonimowi w internecie, tak? Że dziś mi się nie chce nic z tym robić, bo mnie to po prostu śmieszy, nie znaczy, że jutro mi się nie będzie chciało. A mam 5 lat na takie pomówienia, żeby kogoś za to pozwać. Mogę sobie pozbierać tych rzeczy całą masę i dopiero zająć się tym tematem, bo już się konsultowałam z prawnikiem, napisząc raz głupotę na czyjś temat. Nigdy nie możesz być pewien, kiedy ten ktoś to wykorzysta, tak? Jestem średnio rozgarnięta z no, natury. A, ty jesteś średnio rozgarnięta. Och, mój Boże. to za, ten, za te pieniądze, co ci płacą producenci zabawek, mięsa i siatek może zainwestuj w jakieś... Gdzie są moje pieniądze? Zainwestuj w jakiś kurs rozgarnięcia. Tak, Ta, jak znam siebie, Ale... to bym wzięła kolejnego kota do ogarnięcia. No. Ale to jest trochę takie smutne, bo... Tutaj ktoś postuluje, że kotu wystarczy powiedzmy Micha kawałek podłogi do spania. Rozumiem, że sam w życiu też zadowala się absolutnym minimum. Nie ma komputera, internetu, telewizora i nic, tak? Mhm. Także. Możecie przejrzeć resztę komentarzy, jest to po prostu tragedia. E, jeszcze nazywają nas Druga Ameryka Zwariowanych Kociarzy. No, także jesteśmy, nie wiem dlaczego, Drugą Ameryką Zwariowanych Kociarzy. Ja mogę z tym żyć, mogę być zwariowanym kociarzem. Wcale nie czuję, żebym robiła coś e, niesamowitego ponad normę. Po prostu zajmuję się potrzebami. Zwierzaków i pomagam wam w tym, bo wszystkim żyje się dzięki temu lepiej. O, Kasia, A coś ja mam znalazła. jeszcze jeden, ten, który był na Instagramie. Ten, co wrzucałam. Tak, bzdury opowiadają. Koty mają kłopoty z nerkami właśnie z powodu jedzenia mięsa. To najczęstsza przyczyna śmierci kotów. Poza tym jedzenie suchej karmy czyści zęby z kamienia i nie ma kłopotów z paradontozą i wy To nie jest paradontoza, to jest super napisane. to Paradontozeą. Nie umiem nawet tego to wymówić. Jest, Paradontozea. To jest, nowe słowo. To jest nazwa jakiegoś, jakiejś ery w życiu Ziemi. One mają tak, takie i wtedy nazwy. chodziły takie koty z kamieniem na i jadły suchą. Nie, nie jadły suchej karmy, tylko mięso, i zęby im wypadały. Dlatego ten osobnik tak to nazywa, który ma tak. nikt kompensujący Także niedobory. wniosek z tego jest jeden: najczęstsza przyczyna śmierci kotów to mięso. Tak, i coś tam ja bzdury gadam. No oczywiście, no tak, no. Jak żyć. Jeśli ekspert lub ekspert. Przepraszam, tu jest inaczej napisane. Jeśli, e... Dobra. Dobra, jeśli jestem... ekspert w gazetce mówi o czymś, to znaczy, że jest zupełnie przeciwnie. No. Tak, tak aha. No okej. Okay. No, Takie mamy, taki mamy teraz dziwne czasy, że jeśli nie daj Boże, ktoś e, się na czymś zna i się wypowie, bo ma ku temu prawo, bo jest dietetykiem, czy jest y, naukowcem, czy jest lekarzem, to na pewno nie jest to prawda. Tak, trzeba robić zupełnie inaczej. Odwrotnie, tak. Także... tak. Ekspertami są ci, którzy anonimowo wypowiadają się w internecie, mm, pisząc rzeczy, które naprawdę mają bardzo niewiele wspólnego z prawdą i które już dawno i 100 lat temu zostały, że tak powiem, udowodniono, że jest inaczej, natomiast bardzo apelujemy do tych osób, żeby skorzystały z internetu, bo mają dostęp do niego, jak widać i żeby trochę zaktualizowały swoją wiedzę. Wiesz co, podejrzewam, bo... że te osoby mają bana na wszystkich dobrych grupach, dlatego taki Ale... ból w jednym komentarzu był, tak Aha, zwane okay. dobre fora w internecie. A Tak zwane dobre fora, no, w każdym razie Ach. mimo wszystko apelujemy do tych osób, że jak już mają dostęp do internetu, to żeby wzięły tak i trochę doczytały naprawdę o tych myszach i zbożach, bo to akurat naprawdę nie jest ciężkie do ogarnięcia, jak to jest naprawdę. No o. i ostatni na koniec, żeby było wszystkim nam miło i pozytywnie. Kot ma żreć, co dostaje od właściciela. Jak się nie podoba, to na poddasze lub dostajni łapać myszy. Niedłużo, niedługo może się trzeba będzie podawać myszy w sosie. Niektórym pi się od narmiaru czasu i pieniędzy. No. Jest karma z myszy w sosie. No właśnie, ten osobnik jest. Ale jest niesmaczna, opuźniony. także nie, nie, nie podawajcie jej swoim kotom. Tak, a jakoś o nie diecie holprej, czyli myszowej diecie, poopowiadamy Wam następnym razem. Także pamiętajcie, słuchacie nas na swoją odpowiedzialność. Ale serdecznie się polecamy. Do słuchania. Udostępniania, pisania komentarzy, jak najwięcej, żebyśmy się pojawiały wszędzie, żebyście mogli słuchać o dobrej wiedzy i nie słuchać takich głupot. Może dotrzemy pod wszystkie strzechy kiedyś i te koty tak. Nie będą musiały łapać I... w staniach myszy, żeby przeżyć. I przypominam o y, pilnym słuchaniu y, części o witaminach, mhm. bo będzie konkurs kiedyś. Jak tak, i Kasia się... zrobi nagrodę. Aha. A, okej, okay, dobrze order z ziemniaka własnoręczny coś chciałam jeszcze powiedzieć a napiszcie w komentarzu tu moja prywatna prośba czy wolicie y, rzeczy na luzie i zabawnie czy naprawdę lubicie jak jest ciężko, ponuro i poważnie oni no, lubią to jestem... i to bo już ich trochę pytałam Aha. oni są tacy wiesz, im się podoba tak okay. że było mrocznie, ale że było śmiesznie Aha. lubią chyba czarny humor, więc poguglajcie okay. sobie jeszcze ten żart ja nie, poszukam go później nie. ja ci go zaraz opowiem, ale myślę, że wtedy już więcej y, się nie zobaczymy oj bo... dobra, już przestań Julka, Julka, zostaw, dobra, musimy kończyć, bo tej koty już robią takie rzeczy. wylizuje żebyśmy... patelnię, która była po jajecznicy z masłem. Jura. Nie, dlaczego nas tak zaczepiacie dzisiaj? Koty wybitnie dzisiaj potrzebują mnie i Kasi, bo zaczepy są straszne. Także już kończymy. Kończymy, trzymajcie się, yy, uwielbiamy Was. Wcale się nie przejmujemy tymi hejtami, nas to po prostu trochę śmieszy. No, także pa pa. pa.